ta wyprawa nasza na biegun, ona była niezwykła, dlatego że wielu ludzi wierzyło w to, że nam się uda i poszukiwało trochę w tym takiego symbolu właśnie tego, że skoro jakiemuś chłopakowi bez ręki i nogi uda się dojść na biegun, to właściwie mi, kimkolwiek jestem, może się udać pokonanie różnych trudnych rzeczy, niezależnie od wszystkiego. Każdy ten upadek w jakiś sposób nas wzmacnia, bo kiedy upadamy, a potem wstajemy, to jesteśmy tak naprawdę silniejsi, bo się uczymy właśnie tego, żeby się nigdy nie poddawać. Za każdym razem, kiedy wyznaczymy sobie jakiś trudny cel i potrzeba dużo pracy, dużo energii do tego, żeby go osiągnąć, to on potem lepiej smakuje. Zawsze jest taka wielka satysfakcja tego, że udało się coś osiągnąć i to jest takie zaraźliwe. Przez to człowiek, jak sobie właśnie jakiś jeden cel osiągnie, to potem wyznacza sobie różne kolejne i trochę rośnie w siłę, zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne są pokłady naszych możliwości, których sobie często w ogóle nie uświadamiamy. Ja się przekonałem o tym, że to nie ilość rąk czy nóg decyduje o naszej sile, że to nieważne skąd pochodzimy, z jakiego kraju, z jakiej rodziny, ile mamy pieniędzy. Każdy z nas ma jedno życie, takie jakie ma i po prostu trzeba coś z nim zrobić. Trzeba wykorzystać na maksa swoje możliwości. Zawsze najważniejsze jest moim zdaniem przekonanie siebie do tego właśnie, że chcę robić to, co mi się gdzieś tam marzy i daję sobie prawo właśnie do tego, żeby ciężką pracą sięgać po te marzenia i starać się je realizować.